100 gramach miodu dostarczymy około 325 kilokalorii, a w 100 gramach cukru około 400 kalorii. Jednak musimy pamiętać o tym, że jedna łyżeczka miodu waży więcej niż jedna łyżeczka cukru. Stąd ilość, jaką dostarczymy kalorii z miodem, będzie większa niż z łyżeczką cukru. Nie powinniśmy w związku z tym przeliczać tego w stosunku 1 do 1. W związku z tym, że mamy więcej kalorii w jednej łyżeczce miodu, to dłużej musimy ją spalać. I okazuje się, że jedną łyżeczkę miodu spalamy prawie dwukrotnie dłużej niż jedną łyżeczkę cukru. I tak na przykład jazda na rowerze będzie trwała około 4 minut, jeżeli chcemy spalić tą jedną łyżeczkę miodu, a jedna łyżeczka cukru będzie zajmowała nam tylko 2 minuty. I podobnie z innymi aktywnościami, jak na przykład biegiem czy spacerem. Natomiast musimy pamiętać o tym, że cukier to tylko puste kalorie i smak. Natomiast miód dostarcza nam niewielkich ilości, ale jednak białka, witamin, składników mineralnych czy antyoksydantów. Jednak osoby, które są alergikami, powinny uważać na miód, dlatego że obecność tam pyłku kwiatowego może je uczulać. Reasumując, możemy powiedzieć, że unikamy cukru, dozujemy miód, ponieważ miód może okazać się pułapką kaloryczną.